który modli się za nas, modli się o jedność i daje nam to piękne zapewnienie, że jeśli będziemy trwali w jedności między sobą, będziemy trwali w jedności z Jezusem, będziemy trwali w jedności z Bogiem. A to jest najlepsza gwarancja szczęśliwości człowieka. Dlatego stojąc przed ostatnią kolumną naszych uczynków miłosierdzia wobec duszy, która zachęca nas tutaj do modlitwy. Do modlitwy za żywych i za zmarłych. Mamy się modlić przede wszystkim w kontekście tego wielkiego daru, jaki otrzymaliśmy albo otrzymali nasi przodkowie przed 1050 lat podczas chrztu Polski. Ta narodowa flaga biało-czerwona, która towarzyszy każdemu ołtarzowi, uświadamia nam też pewien obowiązek. Obowiązek modlitwy za ojczyznę. Modlitwy za ojczyznę, która jest rozdarta, która gdyby autentycznie realizowała te przesłanie uczynków miłosierdzia, tego, o czym mówiliśmy w konkretnych czynach i o tym słowie, to najprawdopodobniej już dawno wybudowalibyśmy mosty czy pomosty porozumienia i odpowiedzialności. I nie rodziłyby się akty zdrady, nie rodziłyby się akty wzajemnego oszczerstwa. Ale gdybyśmy wszyscy stanęli wobec tej wielkiej tajemnicy, jaką nasi przodkowie otrzymali przez wiarę w żywego Boga, który uczy pojednania, który uczy miłości i miłosierdzia, na pewno bylibyśmy jedno, tak jak Jezus mówił w dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza refleksja nad modlitwą niech nas zachęci nas również do przypomnienia sobie naszych codziennych praktyk modlitewnych. Znowu zadam to pytanie w ramach naszego rachunku sumienia. Jak wygląda moja modlitwa? Czy znajduję czas na codzienną modlitwę? My jako dojrzali, dorośli ludzie wiemy, co to znaczy odmawiać paciorek, zwłaszcza wy, młodzi, kochani rodzice. Pielęgnujcie z dziećmi codzienną modlitwę, tę poranną i wieczorną. Zwłaszcza w świecie, w którym przyszło nam żyć. W tym zabieganiu, zatroskaniu tego mnóstwa obowiązków. My ciągle spychamy modlitwę na bok, bo nie mamy czasu się modlić. Dotykamy bardzo paradoksalnej rzeczy, że w zasadzie czas zaoszczędzony na Panu Bogu, czas zaoszczędzony na modlitwie, często bywa czasem stracony. Dlatego może warto by postanowić sobie przy tym czwartym ołtarzu, tu, dziś, podczas tej uroczystości Bożego Ciała, że wrócę do regularnej, codziennej modlitwy. Znajdę czas dla Boga. Czas. Ja wiem, że poświęciliśmy go dzisiaj sporo. Ta uroczystość jest długa. Ale zachęcam was, moi drodzy i kochani, również do pielęgnowania co niedzielnej mszy świętej. To jest jedna godzinka tej szczególnej modlitwy. Jedna godzinka w tygodniu. A wiecie, ile godzin ma tydzień? 7 razy 24 to 168. 168 godzin. My często nie znajdujemy jednej godziny ze 168 godzin dla Pana Boga. Niech obecność Jezusa Chrystusa tu na tym konkretnym fragmencie naszej parafii pozwoli nam uświadomić sobie moc i tajemnicę modlitwy, która nie tylko oczyszcza, uspokaja, ale pozwala też w taki sposób podejmować w codzienności decyzje, że one będą słuszne, że one będą dobre. I modlitwa, moi drodzy, nam to gwarantuje, ponieważ ona nas wycisza, a przede wszystkim uświadamia nam bliskość Boga w moim życiu. Życzę wam tego i życzę tego sobie samemu i nam wszystkim, abyśmy tak jak święta Faustyna Kowalska powiedziała, że to właśnie słowo, to ten czyn i to przez chrzest
dokonuje się to cudowne zjednoczenie z miłosiernym Bogiem, który doprowadza nas tu do szczęśliwości, szczęśliwego życia, a przede wszystkim do szczęśliwości wiecznej. Amen.